ponownie postanowiłem przyjechać. Zdecydowałem się na kupno tej mojej pierwszej lalki. Jej ulubionym kolorem. Oj, tu jest. A, jest różowy. I ja chyba sobie tą laleczkę wezmę. O, i to jest właśnie ten kolor, który ona bardzo lubi. To ja kupię tą laleczkę. Proszę bardzo. Powiem Pani szczerze, że ta moja wnusia jest takim trochę bałaganiarzem. I chcemy ją nauczyć trochę, żeby robiła porządku po sobie. Czy jest coś takiego, żeby dziecko przyzwyczaić, pokazać jej, jak to się po sobie sprząta i tak dalej? No tak, myślę, że zestaw coś, małej coś znajdziemy, tak? No bo ja nie wiem, jak się tutaj poruszać w tym... Oj, tutaj jeszcze jest takie potężne pomieszczenie. Gabarytowo duże zabawki. Tutaj proponuję zestaw małej asystentki. O, o. Nawet odkurzacz mamy. Proszę, o. W tym zestawie i szczoteczka, i mopa, i woreczki, i wiadereczko. No tak, to by też jej pasowało i to będzie ją uczyło tego, że trzeba po sobie sprzątnąć. Jakby tutaj była Kinga, to ona by wszystko, wszystko chciała. Dlatego czekam na odpowiedni moment, żeby ona nie była tak bardzo energicznie nastawiona, tylko żeby to ze spokojem przyjmowała, bo na pewno na niej zrobi to wielkie wrażenie zasób tego sklepu, tych półek pełnych przeróżności, zabawek. O, nawet pralka jest też, o, no by mogła prać ciuszki swoich ulubionych lalek. Na zasobność portfela poczekamy i następnym razem.